Czy zastanawiałeś się, jaki kolagen brać na stawy? I tutaj Cię rozczaruję. Chrząstka stawowa jest nieunerwiona, nieukrwiona i nie zaopatrują jej żadne naczynia limfatyczne. Więc chrząstka stawowa nie ma zdolności regeneracyjnych. Cześć! Z tej strony Paweł Matner, trener biegania i fizjoterapeuta. Uczę ludzi biegać, wyciągam biegaczy z kontuzji, organizuję również obozy biegowe. Najbliższy obóz biegowy w Szklarskiej Porębie 20 do 28 sierpnia oraz drugi turnus 28 sierpnia do 4 września. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będziemy mówić o stawach, a właściwie o chrząstce stawowej. Więc jeżeli zastanawiasz się, co robić, kiedy bolą Cię stawy, to bardzo dobrze trafiłeś. I zdziwię Cię, bo nie będziemy tutaj mówić o kolagenie, nie będę Ci wciskał kolejnego kitu, przez który tak naprawdę tracisz i opróżniasz swoją kieszeń i tracisz pieniądze. Dzisiaj opowiem Tobie o czymś zupełnie innym, właśnie na temat naszych stawów. Zapraszam do oglądania. Trzeba sobie to powiedzieć raz na zawsze. Brak unaczynienia chrząstki stawowej, czyli to, że nie docierają tam naczynia krwionośne, że chrząstka stawowa nie jest zaopatrywana przez naczynia krwionośne, stanowi o tym, że nie ma tam możliwości powstania reakcji zapalnej jako odpowiedź na uszkodzenie tej chrząstki stawowej. Dzięki temu, że jest reakcja zapalna, zachodzą procesy regeneracyjne, tak jak to ma miejsce w przypadku na przykład uszkodzeń mięśni. Idąc dalej, brak możliwości regeneracyjnych chondrocytów również wpływa na to, że ta chrząstka stawowa się nie regeneruje. I właśnie nasza chrząstka stawowa, tak, nie ma takich możliwości jak na przykład tkanki miękkie, jak na przykład w przypadku naderwania mięśnia brzucha tego łydki, kiedy pojawia się uszkodzenie, na to reakcja zapalna, stan zapalny, martwica i później regeneracja właśnie tej tkanki miękkiej, tutaj w przypadku tkanki mięśniowej. Takiej sytuacji nie ma możliwości przy uszkodzeniach chrząstki stawowej, więc jeżeli my będziemy brać jakiekolwiek kolageny, fleksy, sreksy i inne rzeczy, to tam nie dociera, no bo nie ma jak. Żadne naczynia krwionośne nie prowadzą właśnie do chrząstki stawowej. Aha, jeżeli jesteś w tym momencie w filmie, to napisz w komentarzu fryzjer, bo jak widać byłem u fryzjera. A jeżeli chciałabyś jako pierwsza dostać informacje o obozie biegowym, dwóch turnusach i jako pierwszy mieć możliwość zapisać się na obóz biegowy, bo pamiętajmy, w zeszłym roku bardzo szybko miejsca się rozeszły, to napisz proszę do mnie tutaj przez formularz, wybierz opcję obóz biegowy i napisz proszę do mnie, że chcesz jako pierwsza dostać informację o możliwości zapisu na obóz biegowy, właśnie żeby na przykład poćwiczyć swoje stawy, nie tylko pobiegać, ale zadbać o to swoje zdrowie, bo biegać każdy może trochę lepiej i trochę lepiej, ale zadbać o ćwiczenia poprawiające ruchomość, siłę, stabilność i wiele innych atrakcji, o których będę mówił później, tego sam nie zrobisz. Nie przedłużając, jedziemy dalej z naszym materiałem o bólu w stawach. Jak myślisz, co ma bezpośredni wpływ na pracę Twoich stawów? Mięśnie. To właśnie aparat ruchu. Czynny aparat ruchu i elastyczność, siła, długość, koordynacja z układem nerwowym, pracy Twoich mięśni wpływa bezpośrednio na to, jak pracują Twoje stawy, jakim ułożeniu są Twoje powierzchnie stawowe, czy te stawy pracują odpowiednio w osi i czy nie są zbyt mocno przeciążane przez dysfunkcję, osłabienia, zbyt duże może napięcie tkanek miękkich, okalających i wpływających na ten staw, co na przykład w przypadku stawu kolanowego, no to mięsień czworogłowy, gdzie na przykład jest osłabiona głowa przyśrodkowa, no to wtedy ten staw kolanowy jest mniej stabilny i bardziej obciążamy, być może też w tym przypadku może się pojawiać ból w obrębie stawu kolanowego. Albo w przypadku stawu skokowego, ból stawu skokowego może również pojawiać się przy nadmiernym napięciu mięśnia płaszczkowatego, no to wtedy wiemy, że ten mięsień płaszczkowaty trzeba rozciągać, a nie ładować bezpośrednio w staw nie wiadomo jakie dziwne rzeczy, bo ten ból to jest to tak naprawdę manifest tego, co być może dzieje się wyżej bądź niżej, czyli tkanek wpływających na ten staw, bo to tkanki miękkie poruszają stawem i o tym trzeba pamiętać, trzeba sobie to uzmysłowić. Co zatem zrobić, żeby zniwelować ból w stawach?
Na początek proponuję zacząć od wdrożenia regularnego rolowania, prorolowania tego przed i po treningu i regularnego, mądrego rozciągania po treningu, tak jak wcześniej mówiłem tutaj o mięśniu płaszczkowatym. O tym, jak się rolować i znajdziecie tutaj filmik, link do filmiku poniżej, tak? W opisie filmu tam sobie rozwiniecie, tam będzie podany link. Będzie również podany link do pobrania darmowego e-booka z ćwiczeniami rozciągającymi, jak prawidłowo wykonać te ćwiczenia, w jakich pozycjach, jakich błędów się ustrzegać, jakich błędów unikać. Zwane 7 najważniejszych ćwiczeń dla biegacza. Linki te tutaj znajdziecie poniżej w opisie, ważne linki, jak również z miejscem zapisu i zapytania na obóz biegowy poniżej w opisie filmu. O tym pamiętajcie. W przypadku bólu stawów kolanowych warto zastanowić się, czy być może zbyt mocno, zbyt szybko i zbyt gwałtownie zwiększaliśmy objętość treningową, czyli za dużo kilometrów. Często, gdy tych kilometrów jest zbyt dużo albo gdy zbyt szybko zwiększamy tą objętość kilometrażową, to pojawiają się takie symetryczne, obustronne bóle kolan. Związane są one oczywiście z obciążeniem osiowym naszych stawów, ze względu na to, że więcej po prostu czasu przebywamy podczas biegu i mięśnie nie pracują być może wydolnie, stąd też stawy są mocniej obciążane. Warto zwrócić na to uwagę, zastanowić się nad tym, jak trenujemy. Kolejną ważną rzeczą są oczywiście ćwiczenia. Te rzeczy, których praktycznie 90% biegaczy nie robi, nie lubi, dlatego przedstawię Wam dzisiaj dwa ćwiczenia i róbcie je regularnie. Dwa małe ćwiczenia, króciutkie ćwiczenia, które mogą pomóc Wam zmienić to Wasze bieganie, bieganie bez bólu w stawach. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na odwodzeniu nogi w staniu jednomóż wraz z gumą miniband na kolanach. Z gumą oporową, to co doskonale wiecie, doskonale znacie. Ćwiczymy tutaj mięśnie pośladkowe, przede wszystkim mięsień pośladkowy średni odpowiadający za właśnie stabilizację naszego stawu kolanowego. Oczywiście pośrednio też pracujemy nad stabilnością nogi podporowej, która musi stabilizować, żeby stabilizatory stopy musiały pracować, żebyśmy się nie przewrócili, ale głównym wykonawcą tutaj jest mięsień pośladkowy średni, nogi, która wykonuje ruch. Pamiętajmy, żebyśmy byli w pionie, nie przechylali się na boki ani do przodu i pracowali w pełnym zakresie ruchomości. Przykład tego ćwiczenia: wykonać 3 do 4 serii po 10 powtórzeń na każdą stronę. Z gumą oczywiście z możliwie jak największym oporem, ale na tyle dużym, żebyśmy byli w stanie wykonać to ćwiczenie prawidłowo. Kolejne bardzo fajne ćwiczenie wzmacniające mięśnie czworogłowe. Pracują tutaj w tej fazie ekscentrycznej, czyli wydłużanie, powolne hamowanie się. Hamowanie, tak zwane hamowanie silnikiem. Świetne ćwiczenie się również tutaj przyda przy zbiegach górskich, więc warto też to ćwiczenie podesłać osobom, które trenują podbiegi górskie. Ćwiczenie Spanish Squat. Pomału schodzimy w dół, tak? Schodząc w dół, hamujemy to opadanie, to klapnięcie, przyjmując pozycję krzesełka, albo jak to mówi, na małysz. A to ćwiczenie nie tyle będzie funkcjonalne, jeśli chodzi o nasze bieganie czy ból stawów, ale również do załatwiania potrzeb w toaletach publicznych, więc mamy też wykorzystanie wielorakie tego ćwiczenia. Pamiętajcie, przy tym ćwiczeniu pomału schodzimy w dół i do góry ciach wracamy. Oczywiście bardzo ważna rzecz, do ćwiczeń podchodzimy już po rozgrzewce. W tym ćwiczeniu myślę, że fajnie będzie, jak zrobisz 3 serie po 10 powtórzeń, schodząc w dół na 1, 2, 3, 4. Tak sobie licząc. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że teraz już wiesz i nigdy nie nabierzesz się na jakieś kolageny i inne dziwne wymysły, bo przecież szorstka stawowa nie jest ukrwiona, więc to tam nie dotrze. Lepiej zastanów się nad ćwiczeniami i nad tym, jak trenujesz. Na koniec polecam Ci ostatni film o ćwiczeniach na shin splint, ból piszczela, ból w okolicach łydki lub też 6 sposobów na mistrzowski trening, czyli o tym, jak budować swój trening. Z Tobą był Paweł Matner, fizjoterapeuta i trener biegania. Do zobaczenia. Cześć.